bardzo serdecznie już w 13 odcinku serii Date Stranding na moim skromnym kanale. No ja oczywiście jestem admirał Karol92. No i co by tutaj rzec? Będziemy dalej łączyć Nową Amerykę. No dobrze, to ja się klasycznie uciszam i życzę Wam przyjemnego oglądania. Dla ciebie, maleństwo. Mam to dla ciebie otworzyć? Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Astronautę. Zostaw jeszcze prezent dla mojego kumpla. Thank you.
Statora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Rozpoczynam skan. Przyjemnej podróży. Thank you.
wrócę do Perry. Pamiętam. Pamiętam. Otworzyć ogień!
droga. Spadamy stąd. Ruchy. Potrzebujemy wsparcia. Ruszać. Potrzebujemy wsparcia. Naprzód. Potrzebujemy wsparcia! Jazda! Thank you.
go! Tam żyjesz? Tak. Wszystko dobrze? Gdzie jestem? Co mówisz? Co się stało? Chwilę po tym, jak opuściłeś centrum, burza zniknęła. W sekundę. I spadło stężenie Hiralium. Pamiętam tę burzę. Jakieś pole bitwy? Miałeś jakieś majaki? Łączność urwała się na sekundę. Nie, to trwało o wiele dłużej. Jakiś żołnierz chciał mi zabrać Eudeka. Mówisz serio? Dzieciak może potwierdzić. Sam rozmawialiśmy niecałą minutę temu. Niemożliwe, przecież byłem tam parę ładnych godzin. Może odpocznij. Dam radę, idę już. Szkoda, że nie mogę ci wyjść naprzeciw. Wiem, wiem. Przez dziecko. Uważaj tam, Sam. Mhm. Fajnie, że się zobaczymy. Dawno nie miałam towarzystwa. Do labu mamy. Mama była w zespole, który pracował nad Jupiterem. Od początku wątpiła jednak w jego długoterminową niezawodność. Czuła, że Jupity mają fundamentalne wady. Co może wyjaśniać to dziwne zjawisko, którego doświadczyłeś i wzrost stężenia Hiralium. Odwiedź ją. To może się czegoś dowiesz. Odkazanie kombinezonu. Dane zgodne. Witaj, Sam Porter Bridges.
Thank you.
Nic ci nie zrobi. Przyszedłeś. Jest głodna. Co to? Zasnęła. Nie może pić mleka, ale moje ciało o tym nie wie. Kiedy ją karmię, ból na chwilę odpuszcza. Czym ona jest? To moja córka. Wiesz, jestem mama. Spokojnie, reaguje tylko na mnie. Nie jest jak inni wynurzeni. Widzisz to? Jesteś podpięty. Już wiesz, czemu tu siedzę. Dobra, super komórka. Pozwolisz dorosłym chwilę porozmawiać? Dziękuję. Zobacz. Stężenie chiralium w chwili nadejścia burzy. Dosłownie chwilę później wróciło do normy. Burza zniknęła w mniej niż sekundę. To niemożliwe. Okej, no to przyjrzyjmy się danym z twoich kajdanek. Ciężko w to uwierzyć, ale chyba muszę. Odczyt potwierdza twoją wersję. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to że utknąłeś między czasoprzestrzeniami. Między czasoprzestrzeniami? W siedzibie dokładniej to zbadają. Mają tylko widmo częstotliwościowe, ale myślę, że będą w stanie określić, gdzie trafiłeś. Znowu skok chiralny. Częściej płaczę w nocy. Stężenie chiralium rośnie w rejonach podłączonych do sieci, ale poziomy są dużo wyższe niż przewidywałam. To niedobrze. Tak, chiralium będzie coraz więcej. Bridgesi przewidzieli, że pojawi się taki problem, więc zamontowałam w Cupidach ograniczniki normujące poziomy. Wygląda na to, że twój się popsuł. Superkomórka i temporal, z którymi się spotkałeś, mogą być z tym związane. Czyli jeśli będę dalej rozszerzał sieć, temporal zacznie się częściej pojawiać? Możliwe. Albo nastąpi kolejne wdarcie. Ale masz rozwiązanie? Oczywiście, że mam. Zaraz ci pokażę. Wystarczy zintegrować ogranicznik z tym nowym Cupidem. Zrobiłam go, bo mówiłeś, że przyjdziesz. Czyli co? Po kłopocie? Nie, nie po kłopocie. Musimy dostosować software do nowego hardware'u. No, to działaj. Ta.
Nic z tego. Hardware jest mój, ale software opracował ktoś inny. I gdzie go znajdziemy? Ją. Nazywa się Lokne. Należała do Bridges 1. Znajdziesz ją w Węźle Górskim. Dobra, i tak miałem tam pójść z Cupidem. O, tak? Super. No i znowu. Ostatnio coś się z nią dzieje. Boi się, spójrz. Może wzywają ją za światy. Może chce tam wrócić. Musimy coś zmienić. Tyle wiem. Powiesz, co się stało? Był już czas. Czekałam w szpitalu na cesarkę. I przyszli terroryści. Leżałam przygnieciona gruzem. Mogłam tylko czekać i czekać. Trwało to wieki, ale nikt nie przyszedł. Miałam powietrze i wodę. Deszcze ustały i zrobiło się zimno. Urodziłam ją tam, w gruzach. Ale nie sprowadziłam na świat życia, tylko śmierć. Dobra. Gdy ustał temporal, zaczęła płakać. Płakała cały czas, bez przerwy. Jej życie było ceną za mój ratunek. Ocaliła mnie. Tutaj! Tutaj! Musimy wydostać dziecko! Trzeba im pomóc, szybko! Chodźcie! Chodźcie, już! Jeszcze tylko trochę, chwilę! Wytrzymajcie! Tutaj! Jestem tutaj! Od tamtej pory jesteśmy razem. Ale więzy, które ją tu trzymają, trzymają też mnie. Można powiedzieć, że nadal jestem uwięziona. I to ci nie przeszkadza? Wiesz, że ona nie żyje. Chcesz tutaj siedzieć w cieniu śmierci? No wiesz, ty mi to mówisz? Sam przedkładasz zmarłych nad żywych. Inaczej byś tu nie był. Zapomniałabym. Deadman mówił mi o właściwościach twojej krwi. Mogę pobrać próbkę? Ta, śmiało, kłujcie mnie. Pozostali nawet nie pytają. Jesteś trochę zimna. Jeszcze chwilę. Już.
Gotowe. Zbadam ją. Mama, czy ty... Wybacz, Sam. Mógłbyś na razie zostawić nas same? Dobra. I tak muszę już iść. Sam? I zapomnij, co mówiłam o skokach chiralnych. Jednoczenie świata jest ważniejsze. Może pogarszamy sprawy? Może nie. Ale to nasz jedyny plan. Powodzenia. Sam, terminal dostaw na zewnątrz wciąż działa. Idź go podłączyć. Więcej powiem ci na miejscu. Sam, masz za zadanie włączyć do sieci węzeł górski. Tą trasą dotrzesz do stacji oraz do centrum dystrybucji na północy. Potem zrobi się trudniej. Musisz pójść okrężną drogą przez góry. Nadal mam używać tego Cupida? Zawiera stare oprogramowanie. Będzie dobrze. Jeśli podłączysz węzeł górski po zaktualizowaniu Cupida, program powinien przejść przez sieć i ustabilizować połączenie. To kolejny powód, żeby się pośpieszyć. Ale póki co, radź sobie ze starym Cupidem. A, jakieś wieści od Amelii? Nie. Miejmy nadzieję, że nic jej nie jest. I działajmy. Na pewno by tego chciała. Zanim wyruszysz, zajrzyj do południowej rozdzielni węzła jeziornego. I powodzenia. Przy okazji, Sam, dodałam ci schemat tyrolki do assemblera. Powinna ci się przydać. Do montażu wystarczą 2 punkty zaczepienia. Po co przenosić ładunek przez rzekę albo po stromym wzgórzu, jeśli można puścić go na linię? Nie uważasz? Jeśli chcesz ją przetestować, umieść kilka zaczepów na zewnątrz. Baw się dobrze. Na szczęście Fragile jest dostępna i chętnie ci pomoże. Jeśli chcesz, żeby Fragile cię wysłała, pójdź do kwatery. Widzę, że węzeł południowy jest najbliżej. Tak będzie szybciej niż na piechotę. Ale nie możesz wziąć ze sobą żadnego ładunku. Decyzja należy do ciebie. W razie czego masz opcję. Wspominałam, że dodaliśmy ci tyrolkę do assemblera? No więc tak. Umieść zaczepy i połącz je liną, żeby pokonać wybrany... Spróbuj. Zlecenie przydzielone.
Muszę się przejść.